Kontynuujemy nasz wieczór z książkami pełnymi historii. Trochę mógłbym teraz zrobić taki quiz, który to autor, ale jest z nami po prawej mojej stronie autor, oczywiście pan doktor habilitowany Tomasz Balbus, historyk, badacz podziemia, antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Pozwoliłem sobie od autora zacząć. Jest z nami pan profesor Tadeusz Wolcza, historyk, wybitny badacz od Katynia, zajmujący się Katyniem, przepraszam, tak od Katynia to źle brzmi. Tutaj mój osobisty wyrazy wdzięczności i szacunku za publikacje liczne i artykuły dla pana profesora, za badanie po prostu kwestii katyńskiej, szeroko rozumianej, bo także tej całej wojny propagandowej, która się potem odbywała na Zachodzie w sprawie Katynia, a raczej przemilczania zbrodni katyńskiej. Jest również z nami pan zastępca burmistrza Dębicy, oczywiście. Jesteśmy, dzisiaj mamy dużo Podkarpacia. Pan Maciej Małozięć i jest oczywiście z nami pan profesor Filip Musiał, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Muzeum na Rakowieckiej. Też badacz bezpieki, w ogóle całego aparatu represji PRL-u. No dobrze. I mamy też dzisiaj bohatera wieczoru. Proszę bardzo, tutaj jest książka, którą państwo macie przed sobą. Ja bym tak na użytek, nie mam co prawda takiej kategorii w piśmiennictwie, jak biografia ilustrowana, ale w jakimś sensie tutaj wielki szacunek dla autora i tutaj też pytanie, czy nie było problemu z całą ikonografią. Znaczy, w jaki sposób udało się tak ubogacić biografię podpułkownika Ludwika Marszałka Zbroi taką ilością ciekawych fotografii, miejsc, osób, cały kontekst zdarzeń. Żyjemy w świecie obrazkowym, to jest ważne. Autora. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję też szanownym kolegom za przybycie, za zgodę. Wiem, że czas tutaj u wszystkich nie jest tak pojemny, ale dziękuję, że przybyliście. Odnośnie pytania, to jest trzecie wydanie książki. Pierwsze wydanie powstawało jeszcze w latach 90., kiedy te materiały były szczelnie zamknięte w archiwach komunistycznej bezpieki i musieliśmy, mówiąc potocznie, niewielu z nas to zaczynało, z Filipem to zaczynaliśmy, kopać się z Urzędem Ochrony Państwa, niekiedy też o wydarcie tych materiałów i nie było to łatwe. I dopiero powstanie Instytutu Pamięci Narodowej pozwoliło przejąć między innymi akta osobowe funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, akta operacyjne, rozpracowania, troszkę zbiorów prywatnych też i to były podstawowe źródła, z których tutaj korzystałem. Także różnorodność źródeł no, też pewnie wpływała na sekwencję, na badanie. Natomiast przy drugim i przy trzecim wydaniu, jak już przebadałem większość dostępnych źródeł, chronologia faktów właściwie nie zmieniła się, jak chodzi o tą ostatnią część, o działalność winia, aresztowanie, rozpracowanie. Książka dotyczy jednej z najwybitniejszych postaci oporu antykomunistycznego na Rzeszowszczyźnie i Dolnym Śląsku. Można powiedzieć, że był to szef struktur podziemia niepodległościowego, Polski podziemnej, tak, bo państwo, polskie państwo podziemne skończyło się w 1945 roku. Natomiast późniejsze struktury, które wyrosły z konspiracji akowskiej, narodowej, ludowej też, możemy określać takim umownym terminem Polska podziemna. Major, potem podpułkownik od dwóch lat, właściwie od trzech, już pośmiertny awans, tworzył te struktury i na Rzeszowszczyźnie, i na Dolnym Śląsku. Wcześniej jako oficer Armii Krajowej
oficer wyszkoleniowy, czyli ta osoba, która była odpowiedzialna za szkolenie tych młodych ludzi, którzy potem przystępowali do akcji Burza, wchodzili do walki z Niemcami, potem też toczyli potyczki i boje z wojskiem sowieckim, z NKWD, z czekistami, ścigany od 1945 roku przez kontrwywiad sowiecki SMIERZ. I tak jak powiedziałem, najpierw Rzeszowszczyzna, potem Dolny Śląsk, szef Wydziału Propagandy na Rzeszowszczyźnie pod okręgu rzeszowskiego i kierownik, prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego WiN-u. Odnośnie działalności, bo to była zupełnie inna działalność niż w okresie okupacji niemieckiej. Podziemie odchodziło wówczas od akcji zbrojnych na rzecz wywiadu, wydawania podziemnej prasy, instalowania swoich informatorów w placówkach Urzędu Bezpieczeństwa, w Partii Komunistycznej i także na drogach łączności z Zachodem, z rządem na emigracji. Kurierzy, wysyłanie sprawozdań, to były takie podstawowe kanały działalności, formy działalności niepodległościowej. Ludwik Marszałek też jako kierownik, prezes Okręgu Dolnośląskiego uczestniczył w tych akcjach, przygotowywał, opracowywał te sprawozdania. Myślę, że to była jedna z ważniejszych działalności, informowanie władz polskich na uchodźstwie o tym, co się dzieje w kraju. No ale żeby to zrobić, to trzeba było skądś te informacje zaczerpnąć, zdobyć. Tutaj też wielka rola majora marszałka w pozyskiwaniu ludzi, w pozyskiwaniu informatorów, w instalowaniu tych wtyczek w organach bezpieki, w milicji też, w placówkach Partii Komunistycznej. Także były to no niewątpliwie bardzo niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa, zasad prowadzenia konspiracji, działania. Rozbicie tych struktur wyszło z Rzeszowszczyzny, potem przeniosło się na Górny Śląsk, do Małopolski. Listopad, grudzień 1947 roku następuje duża wsypa. Major marszałek zostaje aresztowany we Wrocławiu 12 grudnia 1947 roku na punkcie kontaktowym wydany przez łącznika, który zdradził ten kontakt bezpiece. 10 sierpnia 1948 roku proces grupowy Zarządu Okręgu Dolnośląskiego WiN-u. 4 wyroki śmierci wykonane 27 listopada 1948 roku w więzieniu na Kręczkowskiej. Wówczas jeszcze przez rozstrzelanie, w następnym roku już bezpieka wykonywała te wyroki strzałem katyńskim, czyli w piwnicach więzienia. Ludwik Marszałek, Stanisław Dydo, Jan Kramut, Władysław Cisek, cały Zarząd Okręgu Dolnośląskiego w grupowej egzekucji zostaje zamordowany. Pochowani na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu w 1977 roku, zostaje ekshumowany, przeniesiony na cmentarz w Jeleniej Górze. I historia majora podpułkownika zatacza właściwie dzisiaj taką dobrą pamięć, czyli od 2020 roku jest patronem Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Planujemy też wspólnie z panem burmistrzem wybudowanie, postawienie pomnika w centrum miasta w Dębicy przy wsparciu także środków prywatnych, państwowych. No można powiedzieć, że wraca dzisiaj ta pamięć o Ludwiku Marszałku, nie tylko poprzez książkę, ale też poprzez różne działania w przestrzeni publicznej, poprzez właśnie terytorialców, którzy pamiętają o swoim patronie. Także no, tyle z mojej strony, żebym nie przedłużał to. Dziękuję bardzo. Kierujemy teraz pytanie do pana profesora Filipa Musiała. W jakich okolicznościach dochodzi do rozwiązania AK jako jednolitej struktury? Co w to miejsce się pojawia, kiedy wyłania się WiN? Jaką rolę pełni? To jest
pytanie na odrębną dyskusję, ale spróbujemy jakoś to ująć w miarę syntetycznie. To znaczy, odwołując się do tego, o czym mówisz, profesor Balbus, akcja burza jest tym momentem przełomowym. Akcja burza, której zapewne najbardziej dramatycznym epilogiem jest powstanie warszawskie. I w styczniu 1945 roku generał Okulicki postanawia, dowódca, ostatni dowódca Armii Krajowej, postanawia rozwiązać Armię Krajową, uznając, że w konsekwencji akcji burza szeregi Wojska Polskiego w konspiracji zostały ujawnione przed Sowietami i w obliczu tego, że na żołnierzy Armii Krajowej na ziemiach na wschód od Wisły, na ziemiach zajętych przez Armię Czerwoną spadają srogie represje. To podziemie jest przygotowane na ten moment o tyle, że już jesienią 1943 roku generał August Emil Fildorf-Niehl, twórca i pierwszy dowódca KDW, którego 70. rocznicę śmierci, 70. rocznicę zamordowania przez komunistów będziemy obchodzili już w najbliższy piątek, 24 lutego. Generał Fildorf, jeden z najsprawniejszych oficerów działających w polskim państwie podziemnym, dostaje zadanie zbudowania organizacji Niepodległość, kryptonim Nie, która miała być organizacją o charakterze kadrowym, głęboko zakonspirowaną i przygotowującą się właśnie na czas okupacji sowieckiej. Bo te przemiany, które będą następowały w podziemiu, mają oczywiście niebywały związek z sytuacją geopolityczną, czyli już w drugiej fazie, czy w schyłkowej fazie wojny powstają zręby organizacji Niepodległość i po rozwiązaniu Armii Krajowej to Nie przejmuje ten nurt poakowski, starając się prowadzić działalność niepodległościową. Daleko nie wszędzie, bo na zagarniętych przez Sowietów kresach częściowo funkcjonują dalej struktury akowskie, które się nie rozwiązują. Nie wszyscy też w regionie rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej wykonują. Niektóre struktury czy oddziały działają dalej. I rozwiązanie Armii Krajowej i ten początek roku 1945 to zatem czas, kiedy w tym nurcie poakowskim podziemia główną siłą jest organizacja Niepodległość. I to kończy się wiosną 1945 roku. Ze względu na dwa niezależne od siebie wydarzenia. Pierwszym jest aresztowanie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego przez Sowietów i wywiezienie, czy porwanie ich przez Sowietów, wywiezienie do Moskwy. Drugim jest aresztowanie mniej więcej w tym samym czasie samego generała Fildorfa. I teraz z perspektywy podziemia krajowego rodzi się przekonanie, że w związku z tym, że zwierzchnik pionu zbrojnego Polskiego Państwa Podziemnego, czyli generał Okulicki, znalazł się w rękach sowieckich i w rękach sowieckich znalazł się generał Fildorf, twórca organizacji Niepodległość, to struktury te prędzej lub później zostaną przez Sowietów rozpracowane. Stąd decyzja o tym, że Nie zostaje rozwiązana. I na jej miejsce powstaje ostatni pion zbrojny Polskiego Państwa Podziemnego, czyli delegatura sił zbrojnych na kraj. Tu mamy już do czynienia z tą tendencją, o której mówił pan profesor Balbus, to znaczy delegatura sił zbrojnych na kraj stara się, jak to nazywano wówczas w ulotkach, rozładowywać lasy. To znaczy tendencja w podziemiu jest wówczas taka, by możliwie największą liczbę partyzantów wyprowadzić z konspiracji i skierować ich na życie na tak zwanej stopie legalnej. Ale mamy wtedy do czynienia, bo ten cały proces, który się przetacza przez Polskę na początku 1945 roku, jest niezwykle skomplikowany. Czyli teraz prześledziliśmy to, co dzieje się z pozycji, można powiedzieć, władz centralnych podziemia. Mamy to przejście od AK przez Nie do delegatury sił zbrojnych na kraj, ale jednocześnie, jeśli popatrzymy na doły organizacyjne, to mamy tam daleko idącą dezorientację, która wynika z tego, że rozwiązanie szeregów Armii Krajowej będzie powodowało, że znacząca część żołnierzy Wojska Polskiego w konspiracji traci łączność z organizacyjną górą, pozostaje w sytuacji, w której musi sobie radzić sama, a jednocześnie rozwiązanie szeregów Armii Krajowej wcale nie zatrzymuje sowieckich represji, ani nie zatrzymuje represji ze strony rodzimej bezpieki. I mamy do czynienia zarazem z procesem takim, w którym rozwiązane oddziały czy placówki akowskie w obliczu tych represji, które spadają na żołnierzy podziemnego wojska, częściowo się odbudowują, ale często nie mając już właśnie kontaktu z tym, co nazywano wówczas organizacyjną górą.
I gdzieś w tym całym procesie pojawiają się znaczące elementy geopolityczne, czyli przede wszystkim konferencja jałtańska, która wytycza wschodnią granicę Polski, ale zapowiada także powstanie w Polsce tymczasowego rządu jedności narodowej i przeprowadzenie w Polsce wyborów. I kolejnym punktem zwrotnym jest lato 1945 roku, gdy w konsekwencji konferencji poczdamskiej zostaje na arenie międzynarodowej uznany tymczasowy rząd jedności narodowej stworzony przez komunistów w Moskwie. Czyli gdzieś tym punktem pośrednim jest jeszcze czerwiec 1945 roku i proces 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w Moskwie i literalnie kilka ulic dalej polityczne debaty prowadzące do tego, że pod kuratelą Stalina powołany zostaje tymczasowy rząd jedności narodowej. I lato 1945 roku jest momentem zwrotnym w działaniach konspiracji, dlatego że większość konspiratorów krajowych uznaje, że w konsekwencji konferencji teherańskiej, jałtańskiej, poczdamskiej właściwie trzeba uznać, że losy Polski rozstrzygnięte zostaną w kraju. To powoduje, że latem 1945 roku rozwiązane zostaje Polskie Państwo Podziemne i tu przechodzimy do tego kluczowego dla nas, dla tej kluczowej organizacji. We wrześniu 1945 roku w miejsce tej ostatniej mutacji nurtu poakowskiego, czyli delegatury sił zbrojnych na kraj, powstaje Zrzeszenie Wolność Niezawisłość, założone przez byłych wysokich oficerów Komendy Głównej Armii Krajowej, ale już z nowym przekonaniem, to znaczy z przekonaniem takim, że w drodze zbrojnej niepodległości wywalczyć się nie da. To znaczy być może byłoby realne w drodze zbrojnej pokonanie rodzimych komunistów, ale nie wchodzi w grę pokonanie Związku Sowieckiego. Dlatego punktem odniesienia dla podziemia poakowskiego będą zapowiedziane w Jałcie wybory i to znajdujemy, to hasło wyborów sfałszować nie damy, znajdujemy w tej podstawowej odezwie Winowskiej o wolność obywatela i niezawisłość państwa. I to jest ten podstawowy cel działania Zrzeszenia Wolność Niezawisłość, które w założeniu swoim miało być organizacją polityczną. Ale ze względu na skalę represji sowieckich i represji rodzimej bezpieki, tak się nie stało do końca. I teraz w największym skrócie możemy powiedzieć, że WIN zajmował się działalnością propagandową przed wyborami, czyli po pierwsze utrzymywaniem tej tendencji do oporu wobec narzucanej przez Sowietów władzy, z drugiej strony podtrzymywaniem tego ducha walki o niepodległość. Zajmował się działalnością wywiadowczą, o której wspominał pan profesor Balbus, czyli przede wszystkim dokumentowaniem procesu sowietyzacji Polski, ale także samoobroną. I tu dochodzimy do momentu, w którym jak zawsze historycy się spierają o spoistość Zrzeszenia Wolność Niezawisłość, ale możemy powiedzieć, że właściwie były takie trzy charakterystyczne nurty w samym WiN-ie, to znaczy tam, gdzie będzie działał nasz bohater, czyli podpułkownik Ludwik Marszałek Zbroja w ostatniej fazie swojej działalności konspiracyjnej, czyli na Dolnym Śląsku, mamy do czynienia z WiN-em, który jest przede wszystkim organizacją prowadzącą działalność wywiadowczą. Na południu Polski, zwłaszcza w Małopolsce czy na ziemi tarnowskiej, mamy do czynienia z WiN-em, który w największym stopniu odpowiada założeniom programowym, czyli organizacją, która prowadzi przede wszystkim działalność polityczną. Ale ściana wschodnia to jest WiN zbrojny, to są bardzo silne oddziały zbrojne, które będą walczyły z komunistami w sposób twardy i bezkompromisowy, a na ich czele będzie stał major Hieronim Dekutowski-Zapora, którego z kolei 74. rocznicę śmierci będziemy też obchodzili niebawem, czyli 7 marca. Zatem mamy WiN jako coś, co wyłania się z tego nurtu akowskiego, jeśli chodzi o kadry zwłaszcza. Jest ten WiN organizacją w założeniu polityczną, ale tylko w założeniu, bo faktycznie, zwłaszcza na ścianie wschodniej, niewiele się zmieniło od czasów wojny. Partyzanci walczą w tych samych oddziałach i pod komendą tych samych dowódców, z którymi toczyli walki jeszcze jako żołnierze Wojska Polskiego w konspiracji, czyli Armii Krajowej. I mamy to zróżnicowanie wewnętrzne WiN-u, który na różnych obszarach Polski, w którym na różnych obszarach Polski dominuje różna działalność. I nawiązując już tylko ostatnim zdaniem do, albo dwoma zdaniami ostatnimi, do naszego bohatera. Podpułkownik Marszałek trafi na Dolny Śląsk w momencie, w którym będzie już bardzo intensywnie poszukiwany przez bezpiekę na Podkarpaciu, jeśli możemy tej nazwy mało historycznej używać. I trafia w momencie bardzo trudnym dla podziemia winowskiego, to znaczy w momencie, w którym dolnośląskie wcześniejsze siatki WiN-u, czyli okręg Jelenia Góra Zachód, czy okręg Wschód zostają rozbite, które właściwie są porozbijane
zapowiadane także działające na tamtym terenie okręgi eksterytorialne, bo Dolny Śląsk będzie miał tą specyfikę, że ze względu na przesiedlenia ludności kresowej odtworzą się tam, czy zostaną tam stworzone eksterytorialne okręgi tarnopolski i lwowski. Lwowski będzie silniejszy. I marszałek trafia na Dolny Śląsk w momencie, w którym te siatki są już porozbijane przez bezpiekę i odtwarza okręg win we Wrocławiu, właśnie ukierunkowując go przede wszystkim na działalność wywiadowczo-informacyjną i sprawiając, że będzie on budowany w bardzo głębokiej konspiracji. Czy nie wiem, czy pan profesor Balbus się ze mną zgodzi, ale zaryzykowałbym taką hipotezę, że to, co robi podpułkownik marszałek, jeśli patrzymy na te organizacje wcześniej działające, w największym stopniu przypomina działalność generała Fildorfa przy budowaniu struktury Niepodległość, czyli głęboka konspiracja i działalność raczej wywiadowczo-informacyjna. To ja bym to dokładnie to pytanie. Jeszcze może bym tylko odpowiedział, to oczywiście tutaj zgoda, ale też jest inna specyfika, bo na wschodzie mieliśmy teren i siatki, i rodziny, i wsie, które były zintegrowane od dziesiątków lat, a tutaj na Dolny Śląsk trafiali, w ogóle na ziemie zachodnie, trafiali ludzie na obszary byłej III Rzeszy, przyjeżdżali z różnych miejscowości, z Wilna. We Wrocławiu mieliśmy ostatnią komendę okręgu wileńskiego, podpułkownika dyplomowanego Antoniego Olechnowicza Pochoreckiego, zamordowanego razem z Łupaszką. Przyjeżdżali z Wilna, z Lwowa, Tarnopola, Stanisławowa, z Kieleckiego i to była mieszanka, totalna mozaika narodowościowa i budowanie w takich środowiskach zatomizowanych siatek konspiracyjnych, gdzie nie wiadomo, kto jest kim, kto jest wtyczką bezpieki, kto jest ubekiem pod przykrywką, kto może być potencjalnym zdrajcą. No było bardzo, bardzo trudne. Stąd też mała liczebność tych siatek w porównaniu na przykład do Rzeszowszczyzny czy Lubelszczyzny. To teraz pytanie kieruję do pana profesora. Panie profesorze, autor opisał biografię, życie, działalność Ludwika Marszałka, podpułkownika Ludwika Marszałka. Pan profesor opowiedział, jak wygląda to przeformułowanie się podziemia po rozwiązaniu Armii Krajowej, z czego też wynika, z jakich założeń. To teraz mnie interesuje ten nurt polityczny i kontaktu pomiędzy Wilnem a polskim Londynem, a rządem w Londynie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o funkcjonowanie władz Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie, to musimy tutaj zwrócić uwagę na cezury związane z funkcjonowaniem i rządu, prezydenta i tych wszystkich najważniejszych instytucji naszego państwa. Do pewnego momentu rząd Rzeczypospolitej jest rządem legalnym, uznawanym przez wielkie mocarstwa. Tu koniec wojny 8 maja nie stanowi żadnej cezury. Ten rząd nadal funkcjonuje i nadal ma uznanie wielkich mocarstw, aczkolwiek już od, można powiedzieć, nawet wcześniej niż przed Teheranem, ale już od jesieni, późnej jesieni, czyli od listopada 1943 roku było wiadomo, że może nie dni, ale miesiące tego rządu są policzone, bo wielkie mocarstwa zostawiły Polskę na pastwę losu. Konferencja ministrów spraw zagranicznych, która odbyła się w Moskwie na przełomie października i listopada 1943 roku, jakby zapowiadała rychły kres działalności rządu Rzeczypospolitej Polskiej i oddanie Europy Środkowo-Wschodniej pod kontrolę sowiecką. Władze polskie nie były dobrze zorientowane w tej sytuacji, dlatego że ani Anglicy, ani Amerykanie, a tym bardziej Sowieci nie przekazywali władzom polskim konkretów w tej sprawie i dopiero po jakimś czasie okazało się, jakie te są tak ważne i dramatyczne decyzje podjęte w Moskwie. Zresztą to nie był nawet pomysł sowiecki, dlatego że pomysłodawcą byli Amerykanie, którzy nagle postanowili zaproponować swoim sojusznikom, czyli Anglikom i Sowietom, kontrolę nad całą Europą, powojenną Europą, dzieląc ją na strefy wpływów. Co tak bardzo zaskoczyło Mołotowa i Stalina, że oni w pierwszej chwili nie udzielili odpowiedzi. To znaczy oni nie spodziewali się takiej propozycji, uznali ją za bardzo atrakcyjną ze swojego punktu widzenia, ale tak odważnej
propozycji idącej ze strony Amerykanów wcześniej nie kalkulowali. Poprosili o zwłokę jednego czy dwóch dni, dopiero później wyrazili zgodę na dokonanie stref wpływów. Polska emigracja przez jakiś czas zastanawiała się, jakie mogły zapaść tam decyzje, aż w końcu w 1944 roku na dobre już było wiadomo, że te strefy wpływów są przesądzone i w tej sytuacji też były przesądzone losy rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Późniejsze wydarzenia z 1944 roku, czyli stanowisko Wielkiej Brytanii wobec Stanisława Mikołajczyka, jakby pokazało, że rząd emigracyjny do pewnego momentu będzie sprawował władzę, będzie tym podmiotem politycznym, z którym będą Anglosasi rozmawiali. Z Sowietami mamy zerwane stosunki dyplomatyczne od 1943 roku, od nagłośnienia przez Niemców zbrodni katyńskiej, więc tutaj w ogóle ten aspekt w ogóle nie gra żadnej roli. Natomiast tutaj jeszcze zastanawiano się, jak długo będą dobre relacje z Anglosasami, ale już opinie na temat Stanisława Mikołajczyka, jakby instrukcja Winstona Churchilla złożona Mikołajczykowi dała dużo do myślenia. Churchill powiedział w pewnym momencie Mikołajczykowi, że nie ma sensu siedzieć w Wielkiej Brytanii, w Londynie, bo to niczego nie da, że trzeba jechać do Moskwy i trzeba tam układać się ze Stalinem i może się coś jeszcze wtedy ugra. Tym bardziej, że i był polityk z naszego regionu, który tak zrobił. Prezydent Czechosłowacji Beneš wyjechał do Moskwy, nawiązał kontakt, spiskował nawet przeciwko Polsce w sprawie przyszłości terytorium Czechosłowacji i granicy polsko-czechosłowackiej, więc Mikołajczyk podążył tą samą drogą. Pojechał do Moskwy, ale tam został przyjęty, no powiedzmy sobie, jako polityk, będąc premierem, został przyjęty jako polityk trzeciej kategorii. On został, przez kilka dni siedział w hotelu, nikt z nim nie rozmawiał, nikt z nim nie prowadził żadnej rozmowy i w momencie, kiedy Sowieci uznali za stosowne, został zaproszony przez Mołotowa i Stalina i zostali mu przedstawieni Wanda Wasilewska, Bolesław Bierut, Michał Rola-Żymierski i jeszcze innych kilku komunistów albo działaczy różnych partii politycznych, które były kontrolowane przez komunistów i w tym momencie otrzymał taką oto ofertę. Dogadajcie się. Tylko że to była rozmowa z pozycji siły komunistów i Związku Sowieckiego. Zdruzgotany Mikołajczyk wrócił do Londynu, przedstawił przebieg swoich rozmów i złożył dymisję. I to był sygnał, że kres rządu emigracyjnego zbliża się do końca. Nowy premier Tomasz Arciszewski, socjalista z bardzo dużym doświadczeniem, który pamiętał jeszcze czasy carskie, był między innymi uczestnikiem akcji pod Bezdanami z Józefem Piłsudskim. To jest ten słynny zamach premierów. Więc on podjął się próby ratunku, ale też sytuacja była już nie do uratowania. Polskie władze były za słabe, żeby stawiać jakiekolwiek warunki. Raczej musiały słuchać tego wszystkiego, co zarządzają wielkie mocarstwa. Kryzys, taki poważny kryzys, zaczął się mniej więcej pod koniec czerwca i na początku lipca 1945 roku, kiedy zostało wycofane uznanie dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. I wówczas funkcjonowanie władz polskich na obczyźnie było, można powiedzieć, symboliczne. Niemniej jednak struktury rządu pozostały w całości. Do kraju wrócili tylko nieliczni. Z tych, którzy tworzyli ten rząd, no to wrócił Mikołajczyk i wrócił Jan Stańczyk, który był agentem sowieckim w strukturach rządu Rzeczypospolitej Polskiej. To był ten, który protestował przeciwko wysłaniu Międzynarodowej Komisji Lekarskiej do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża do Katynia. W 1943 roku wszyscy zastanawiali się, dlaczego Stańczyk protestuje przeciwko badaniu zbrodni katyńskiej, bo nie wiedzieli, kim on był. Dopiero potem, kiedy zostały ujawnione dokumenty sowieckie na temat Jana Stańczyka, okazało się, że był po prostu człowiekiem, który współpracował z Sowietami, stąd jego taka, a nie inna polityka.
Także rząd stracił uznanie, ale nadal prowadził swoją działalność. Można nawet powiedzieć, że rząd polski, który był największym rządem na obczyźnie ze wszystkich rządów, a tam w Londynie było ich kilkanaście, to nie tylko rząd polski, był rząd jugosłowiański, był rząd czechosłowacki, rząd norweski, rząd duński, rząd holenderski, belgijski, luksemburski, różne komitety narodowe, także to była taka stolica całego świata i z tych wszystkich środowisk Polacy mieli najsilniejsze struktury rządowe. Te struktury rządowe mniej więcej wyglądały tak, można byłoby je oszacować na mniej więcej 1500 działaczy różnego szczebla. Można zapytać, dlaczego było ich tak wielu. Ano, oni szykowali w tym składzie wrócić do Polski. Ten rząd miał wrócić po zakończeniu do Polski. To miał być desant do Polski. To byli ministrowie mniej więcej podzieleni na takie struktury, jakie były struktury władz w Polsce. I to była idea tego rządu. W tym również byli przedstawiciele przecież tych najważniejszych partii politycznych. Te partie, które działały w konspiracji w Polsce, miały swoich odpowiedników komitety zagraniczne na Wyspach Brytyjskich, czyli socjaliści, narodowi demokraci, ludowcy, ci, którzy wchodzili do struktur rządowych Stronnictwa Pracy. Rząd polski w pewnym momencie, już po cofnięciu uznania, przyjął na siebie bardzo ważną misję. To znaczy ten rząd postanowił informować światową opinię publiczną o tym, co dzieje się za żelazną kurtyną. I tu teraz widzę punkt styczności z działalnością podziemia zbrojnego w Polsce. Mam tu na myśli pierwszą i drugą konspirację oraz rozbudowywanie tych szlaków kurierskich i różnego rodzaju działalności, powiedzmy sobie, wywiadowczej drugiej konspiracji w Polsce. Celem nie była walka zbrojna, która może przynieść odzyskanie niepodległości czy pokonanie Sowietów. Podziemie zbrojne było na to za słabe. Musimy mówić tutaj o liczebności. Nawet jeżeli przyjmiemy tą największą liczebność, kiedy się szacuje około 180 tysięcy, która pewnie jest zawyżona mocno, czy też Winowska mówiąca o 30 tysiącach, to 30 tysięcy nie jest w stanie wygrać z NKWD, z Armią Czerwoną, z oddziałami Wojska Polskiego. Oczywiście można odnosić drobne sukcesy, Lastocki, Kuryłówka, Miodusy Pokrzywne, Zwoleń i kilka innych potyczek czy niewielkich bitew, kiedy druga konspiracja wygrywa. Ale to nie był główny cel, który przyświecał. Chodziło o to, żeby po prostu informować światową opinię publiczną o tym, co dzieje się za żelazną kurtyną. I niestety to trzeba głośno powiedzieć, oczekiwanie na trzecią wojnę światową, która jeszcze wtedy wydawała się realna, że dojdzie do skutku. A istnienie podziemia zbrojnego w Polsce dawało tę nadzieję, że wtedy można ewentualnie wykorzystać te środowiska przy tej trzeciej wojnie światowej do pewnych celów militarnych. To w pewnym momencie przygasa. To jakby staje się nierealne, ale też wtedy zmieniają się struktury drugiej konspiracji, co panowie, którzy się tym zajmują, opisujecie, że na początku są to duże oddziały liczące po kilkaset osób, dobrze uzbrojone, świetne dowództwo, potrafiące walczyć z Armią Czerwoną z wykorzystaniem broni palnej i potrafią zwyciężać w tych potyczkach. Potem jest przejście do takiej skromniejszej działalności, kiedy są to już mniejsze grupy, to już nie jest 700, 900, 1000 osób, tylko to jest 30, 40, 50 i idzie to w kierunku zmniejszenia liczebności do tak zwanych ostatnich Mohikanów, kiedy zostaje ich garstka. Ale to jest też spowodowane tym, że trzecia wojna światowa oddala się i szanse na jej wybuch są praktycznie biorąc znikome. I to również wpływa na działalność drugiej konspiracji w Polsce. Ono determinuje również funkcjonowanie tych struktur. Natomiast rząd i środowiska emigracyjne bardzo potrzebują informacji z kraju. I tu widziałbym tą bardzo ważną rolę. Stąd ta działalność prasowa, która jest opisywana i przez Tomka, i przez innych badaczy. To są dziesiątki
czasopism wydawanych w konspiracji ku wolności, niezawisłość, niepodległość, Orzeł Biały, liczące po kilkaset nakładu, egzemplarzy nakładu, ale one relacjonują, co się dzieje w danym okręgu, jakie są akcje, jakie są zbrodnie sowieckie, jakie są zbrodnie komunistyczne, jakie są postawy społeczeństwa. To wszystko dociera na Wyspy Brytyjskie i to wszystko jest przekazywane dalej w różnej postaci do naszych niedawnych sojuszników, którzy w 1945 roku przestali być naszymi sojusznikami, czyli do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Niektóre informacje docierają do publikacji prasowych, dlatego że w pewnym momencie Zachód się budzi z tego letargu i widzi, co się dzieje za żelazną kurtyną. I te informacje mają pewien wpływ na kształtowanie jakby postaw Zachodu i społeczeństwa zachodnioeuropejskiego wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej znajdujących się pod żelazną kurtyną. Stąd biorą się również te misje kurierskie. Te misje kurierskie, które są związane z przerzutem ludzi zagrożonych, ale również przekazywaniem informacji. Teraz mamy telefony komórkowe, mamy internet, możemy sobie w dowolnej chwili z dowolnego miejsca wysłać informacje. Wtedy takiej nie było możliwości. Wtedy trzeba było przedzierać się przez granicę, przenosić te informacje gdzieś w ukrytym miejscu i nie dać się złapać, bo wtedy kończyło się na Rakowieckiej, na Mokotowie i najczęściej był to wyrok śmierci i wykonany w trybie bardzo, bardzo szybkim. W związku z tym to jest jakby też potrzebą chwili. Dekutowski też chciał uciekać. Stąd niekiedy, proszę zwrócić uwagę, niekiedy lokalizacja różnych grup na granicy zachodniej albo południowej, bo to jest bliżej granicy państwa polskiego. Szlaki kurierów wiodły przez Kotlinę Kłodzką, przez Kotlinę Jeleniogórską, przez Lasy Zielonogórskie i gdzieś tam niedaleko Szczecina, bo nawet próbowano się przedostawać drogą wodną. Także to też wpływa jakby na funkcjonowanie drugiej konspiracji poprzez lokalizację tych oddziałów. Kiedyś oglądałem, często wyjeżdżam w góry, zresztą też tę książkę przeczytałem z tego powodu, że pochodzę z Dolnego Śląska i bohater w pewnym momencie jest działaczem zlokalizowanym na Dolnym Śląsku. Lubię góry, chodzę po tych górach, więc tam, gdzie przyjeżdżam, oglądam i widzę różne ciekawe rzeczy, to też spotykam niekiedy na cmentarzach nazwiska osób, które są mi znane z wydarzeń historycznych. I na przykład w Polanicy Zdroju jest pochowany Kozicki, jeden z najwybitniejszych działaczy narodowej demokracji jeszcze z XIX wieku, z końca XIX wieku. To jest lider Ligi Narodowej. Później jest jednym z najbliższych współpracowników Romana Dmowskiego. I tak się zastanawiam, po co on tam po tej wojnie pojechał do tej Polanicy Zdroju? Kupił pensjonat i tam sobie siedzi. Roman Sochaczewski z kolei, drugi wybitny działacz narodowej demokracji, nagle osiedlił się w Wiśle. No i też tam grób znalazłem, jest pochowany w Wiśle. I później, kiedy zacząłem się bliżej przyglądać tej sytuacji, to bardzo łatwo odkryć, że oni pojechali tam z wykonaniem pewnej misji. Za pieniądze, które oczywiście otrzymali od swoich przełożonych, kupowali różnego rodzaju bardzo ważne budynki. To były wille, takie dość dobrze wyposażone, dość obszerne. I to były miejsca, gdzie udzielano schronienia osobom, które zamierzały przekroczyć granicę. I nieprzypadkowo ktoś jechał do Kotliny Kłodzkiej czy do Wisły, bo stamtąd łatwo było przedostać się na teren Czechosłowacji i później idąc, wykorzystując inne możliwości i środki lokomocji, przedostać się do Austrii albo do stref okupacyjnych w Niemczech. I to też tutaj odgrywa bardzo, bardzo ważną rolą. To jest też próba stworzenia takich punktów przerzutowych, które są rozproszone głównie w różnych miejscach przygranicznych. Ja mówię to na przykładzie na konspiracji endeckiej, narodowej demokracji. Ja podejrzewam, że inne miały również identyczne szlaki przerzutowe i
Pewnie są prowadzone badania na ten temat i jeżeli ktoś z Państwa będzie miał wiedzę, to bardzo proszę, można moją wypowiedź w tym zakresie oczywiście uzupełnić. Także to jest też istotny powód jakby utrzymywania dobrych relacji pomiędzy drugą konspiracją w Polsce i rządem Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie. Rząd staje się chyba najważniejszą instytucją, myślę, że która przebywa na emigracji ze wszystkich krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, który informuje światową opinię publiczną, co dzieje się za żelazną kurtyną. A że są to wiadomości wiarygodne, że są to wiadomości naprawdę ważne i istotne, to świadczą wydawane od jakiegoś czasu przez Instytut Pamięci Narodowej, kiedyś drukowane również przeze mnie, różnego rodzaju dokumenty, raporty, całe zbiory różnych opinii i ekspertyz na temat tego, co dzieje się tu na naszych ziemiach. I to tylko świadczy o tym, że praca, którą wykonywali między innymi działacze WiN-u, ona nie poszła na marne, bo ona docierała na Zachód i na bazie tej dokumentacji powstawały bardzo cenne opracowania, można powiedzieć, że takie nawet wręcz wyczerpujące na temat gospodarki, polityki, więziennictwa, zbrodni, wyborów, działalności partii politycznych, sowietyzacji Polski. To był cały zestaw tematów, które z perspektywy czytelnika anglosaskiego był wręcz nie do uwierzenia. Oni nie dawali wiary. Tam się wojna dawno skończyła. Oni nie bardzo potrafili zrozumieć, co robi w Polsce jakaś druga konspiracja. Po co oni są? Przecież już wojny nie ma. I Polacy tłumaczyli. Polacy tłumaczyli, dlaczego potrzebna jest ta druga konspiracja. I to wszystko daje nam jak taki pełny obraz działalności, w tym między innymi też i bohatera książki, który aktywnie uczestniczył w różnego rodzaju inicjatywach. Profesor musiał coś notował, chciał coś dodać. Może jedną rzecz, o której warto pamiętać, a która nam jest szczególnie bliska, bo stworzył tą strukturę pułkownik Franciszek Niepokulczycki, prezes drugiego zarządu głównego WiN-u, zarządu, który działał w Małopolsce i który składał się w dużej części z konspiratorów właśnie małopolskich. To jest też specyfika, o której warto pamiętać. Tu pan profesor Balwus zwracał uwagę na zmianę granic i na to, w jak różnych sytuacjach się w związku z tym znajdowały siatki konspiracyjne na tych terenach uzyskanych kosztem III Rzeszy, a tych terenach, które przed wojną i były częścią niepodległego państwa polskiego. I tamte siatki były oczywiście silniejsze. Natomiast warto też zwrócić uwagę na znaczenie Powstania Warszawskiego, które spowodowało, że właściwie środowisko warszawskie zostało później z tej drugiej konspiracji niemal wyłączone, jeśli chodzi o te kręgi dowódcze. To znaczy przejmuje, jeśli chodzi o ten nurt poakowski, kluczowe stanowiska w pewnym momencie zaczynają sprawować ludzie właśnie gdzieś z południa, z Małopolski czy z Rzeszowszczyzny. Ale ten wątek, który chciałem dodać, to delegatura zagraniczna WiN-u. To znaczy moment, w którym WiN zaczyna dzięki pułkownikowi Niepokulczyckiemu być największą organizacją konspiracyjną po rozwiązaniu Polskiego Państwa Podziemnego. To jest ten moment, w którym szacuje się, że WiN ma te 30 parę tysięcy osób, które działają w jego siatkach. To jest też moment, w którym pułkownik Niepokulczycki podejmuje decyzję, że trzeba odtworzyć tą łączność z uchodźstwem. Tworzona jest delegatura zagraniczna WiN-u, którą tworzy przede wszystkim pułkownik Maciołek, a więc właśnie oficer z Rzeszowszczyzny. Jej znaczenie jest istotne właśnie w informowaniu świata zachodniego o sowietyzacji Polski, ale ta działalność kończy się dramatycznie, dlatego że rozbicie czwartego zarządu głównego WiN-u jest momentem, w którym bezpieka rozpoczyna wielką operację prowokacyjną, operację Cezary, w konsekwencji której powstaje fikcyjna piąta komenda główna WiN-u składająca się z agentów bezpieki,
fabryki albo z kadrowych funkcjonariuszy tejże. I główną działalnością bezpieki w tym czasie jest gra wywiadowcza, gra operacyjna z wywiadem amerykańskim i brytyjskim, a dezinformacja obu tych wywiadów odbywa się właśnie za pośrednictwem delegatury zagranicznej, nieświadomej oczywiście, że bierze udział w tej grze, a kluczem są działacze z Rzeszowszczyzny, to znaczy zdrajca, który doprowadził do zawiązania gry operacyjnej Cezary, czyli Stefan Cieńko, był legendą wywiadu AK-owskiego z lat II wojny światowej i to on uwiarygodnił całą tą grę przed swoimi kolegami z konspiracji z lat wojny. Jeszcze może jedno zdanie dołożę do tego wszystkiego, o czym mówił przed chwilą Filip, bo te szlaki kurierskie, one nie tylko wiodły do polskiego Londynu, czy tak jak ci, którzy zajmują się migracją do Warszawy nad Tamizą, ale również szlaki wiodły do generała Andersa, do drugiego korpusu polskiego. I to było też środowisko, które zajmowało się gromadzeniem ważnych informacji i przyjmowało otwartymi rękoma wszystkich tych, którzy docierali do słonecznej Italii, przywozili informacje i wracali z powrotem do kraju. No, wystarczy tu przywołać postać rotmistrza Pileckiego, który przecież dotarł do generała Andersa, zameldował się u generała Andersa i generał Anders zaproponował mu pozostanie w drugim korpusie. Mógł zostać, mógł być od razu pułkownikiem, a może i nawet z wyższym stopniem, ale zdecydował się na powrót do Polski. Takich przykładów mamy dziesiątki. To są ludzie, którzy no, wykonują bardzo ważne misje, ale po co? No po to, że drugi korpus również prowadzi taką politykę informacyjną na zewnątrz. To jest polityka, która również ma służyć jakby informowaniem całej Europy czy całego świata o tym, co dzieje się w sowietyzowanej Polsce. To mamy takie dwa ośrodki, które zajmują się gromadzeniem tej dokumentacji. Zresztą w Rzymie działa też wydawnictwo drugiego korpusu, które wydaje dziesiątki książek, wydaje różnego rodzaju broszury, wydaje swoje czasopisma. Także to jest też jakby oddziaływanie na środowisko no, przede wszystkim naszych rodaków pozostających poza krajem, ale przecież gros tych informacji również przepływa do obywateli innych państw. Także tych takich punktów, do których docierają kurierzy, jest kilka. No jeszcze mamy w strefach zachodnich okupowanych Niemiec, gdzie również są kompanie wartownicze i tam również przecież część, zwłaszcza z tej konspiracji narodowej, docierają i służą w kompaniach wartowniczych. Ta Europa, można powiedzieć, jest dość mocno powiązana z działalnością polskiej konspiracji, która kursuje na trasie Włochy, Polska, zachodnie strefy okupacyjne, Niemiec, Polska, Wyspy Brytyjskie, Polska, tam i z powrotem. Także to jest taka naprawdę działalność. Oczywiście to nie jest jakaś wielka liczba osób, które wykonują te misje. Oczywiście to są niewielkie grupy, niemniej jednak ta wymiana myśli, te podróże przynoszą wiele pozytywnych rzeczy, ale również niekiedy kończą się dramatycznie, bo ci ludzie, jeżeli zostaną zatrzymani, ujęci, płacą najwyższą cenę. Tam najczęściej zapadają wyroki śmierci, które są niestety wykonywane. Także to jest taka bardzo niebezpieczna działalność, a losy Pileckiego ja nie muszę Państwu tłumaczyć. Doskonale sami jesteście zorientowani, jaką cenę zapłacił Pilecki za swoją działalność. Ja może tylko jeszcze słowo. Profesor Musiał wspomniał Franka Niepokulczyckiego, a to też wybitna postać, w zasadzie pozostająca w cieniu Nila Fildorfa, bo to szef i zastępca. Fildorf, generał, był tym człowiekiem, który w konspiracji załatwiał budżet, kontakty i ogarniał, mówiąc popularnie, Warszawę. Natomiast cały teren organizował pod względem sabotażu, dywersji właśnie Franek Niepokulczycki.
To raz. Dwa, kara śmierci, tak jak Neil Fildor, ale ułaskawiony przez komunistów tylko dlatego, że pomagał Żydom w czasie powstania w getcie. Organizował tutaj przerzuty broni, tej nielicznej broni przecież, która była wówczas w Warszawie. Te transporty do getta szły dzięki Frankowi Niepokulczyckiemu. Także bardzo ładna postać, no, cały czas pozostająca też jakby w cieniu trochę i Nila, i Pileckiego, bo wszyscy wiedzą, kim był Nil i Pilecki, a niewiele osób wie, kto to był Fildor, kto to był Franek Niepokulczycki. W wieku 18 lat zresztą szef wywiadu POW w Żytomierzu w bardzo młodym wieku. Jeśli pan redaktor pozwoli, to jeszcze tylko taki jeden rys szczególny pułkownika Niepokulczyckiego, który z kolei w czasie procesu zachowywał się genialnie, tłumacząc sędziom komunistycznym i prokuratorowi, że jego podwładni nie mogli nie wykonywać jego rozkazów, bo struktura hierarchiczna ich do tego zobowiązywała, w związku z czym można powiedzieć, brał na siebie wszystkie zarzuty, które stawiano całemu drugiemu zarządowi głównemu winu. I dokument, który pan profesor Tomasz Balbus na pewno świetnie zna, czyli ciekawe zeznanie już z czasu, kiedy Niepokulczycki siedzi w więzieniu, ale przygotowywany jest proces generała Fildorfa i jest oczekiwanie, że Niepokulczycki jako zastępca Fildorfa stworzy, czy wskaże oficerów, którzy służyli w Kedywie, i Niepokulczycki takie zeznanie spisuje, już nie pamiętam, czy to było we Wronkach czy w Rawiczu, tylko potem się okazuje, że 100% strat w powstaniu warszawskim, wszystkich, których wymienił, to zginęli w powstaniu warszawskim. Ja myślę, że jak pan prezes Karol Polejowski nie będzie nas za bardzo zadaniował w sprawie Sergiusza Piaseckiego, to pani dyrektor Karolina Imianowska w przyszłym roku dostanie w końcu zakończoną biografię Franka Niepokulczyckiego, bo jemu się też ta biografia należy. I na to czekamy. Już. Jeszcze wracając do tego, co mówił pan profesor Filip Musiał, to warto zwrócić uwagę, że właśnie Piąta Komenda Winu to jest pewna taka matka-matryca, jeśli chodzi o operacje służb specjalnych sowieckich czy też rosyjskich. A mam tu na myśli operację Trust, która źródło, ten trzon został opisany głównie przez Władysława Michniewicza w książce Wielki Blef Sowiecki, która całkiem niedawno została ponownie wznowiona w Polsce, ponieważ ona się ukazała w zasadzie nakładem autora w 1909 roku w Chicago, ale książka jest już dostępna w Polsce i no, chodzi taka legenda, nie wiem, tutaj panowie są badaczami, specjalistami, że z tego też powodu, że operatorem tej operacji, jeśli chodzi o bezpiekę polską, był Leon Andrzejewski, że on potem w 1968 roku nie dostał paszportu, nie mógł opuścić Polski i nie mógł wyjechać do Izraela, że rzekomo fakt, że był jednym z operatorów właśnie w ramach Piątej Komendy Winu, no, sprawiał, że był przytrzymany w kraju. Jest z nami pan burmistrz, bo siedzi w milczeniu cierpliwie. Tutaj na początku pan profesor Balbus wspominał o tym, że Dębica no, upamiętnia podpułkownika Ludwika Marszałka. W jaki sposób? Tak, rzeczywiście upamiętnienie osoby Ludwika Marszałka, jego towarzyszy broni, jego podkomendnych, to jest pewien proces. Natomiast jeszcze nawiązując tutaj do rozmowy panów profesorów, chciałbym zauważyć, że szef delegatury zagranicznej Zrzeszenia Win Dardanele, pułkownik Józef Maciołek Żuraw, jeden z żołnierzy podokręgu Rzeszowskiego Armii Krajowej, został z rąk Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego odbity przez żołnierzy Rzeszowskiej Straży, a więc podkomendnych także podpułkownika Ludwika Marszałka Zbroi z okresu burzowego. To pozwoliło z kolei Żurawiowi na ucieczkę do Londynu i kontynuację działalności w strukturach Dardanele. Jeśli chodzi o ten proces upamiętnienia Ludwika Marszałka, to myślę, że największe zasługi w tym procesie, w tym dziele odniósł i odnosi pan profesor Tomasz Balbus, który upamiętnił osobę Ludwika Marszałka
już w zasadzie w czasach studenckich, kiedy napisał swoją pierwszą pracę magisterską, wydaną chyba w 3 tomach. Mówimy o biografii Ludwika Marszałka, która później, zdaje się, w roku 1999 ukazała się po raz pierwszy, później wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej po raz drugi wypuściło tę monografię, tą biografię poszerzoną. I kilka tygodni temu dzięki wydawnictwu Instytutu Pamięci Narodowej ukazała się trzecia edycja, trzecia wersja biografii podpułkownika Ludwika Marszałka Zbroi, uzupełniona o dokumenty i również bardzo bogato ilustrowana. Natomiast jeśli mówimy o samym procesie upamiętnienia Ludwika Marszałka, żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Dębickiego, podkomendnych Ludwika Marszałka i jego współpracowników, to niewątpliwie ten proces rozpoczęli już w latach 40., w drugiej połowie lat 40. i w latach 50. przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, którzy z tych pobojowisk poburzowych ekshumowali ciała żołnierzy Armii Krajowej, szczególnie poległych w czasie akcji Burza w rejonie Polany Kałużówka w sierpniu 1944 roku, i te ciała ekshumowano na cmentarze w rejonie Dębicy, w Gumniskach, w Dobrkowie, w Piliźnie i na cmentarz wojskowy w Dębicy. Taki jeden z ostatnich pochówków to w roku 1957 ekshumowano ciało Józefa Lutaka Dyzmy, oficera dywersji Rzeszowskiego Inspektoratu Armii Krajowej i oficera dywersji Dębickiego Wodu Armii Krajowej, postaci wybitnej, która zginęła z rąk Niemców w boju w Gołęczynie 20 sierpnia 1944 roku. Natomiast później, wiadomo, po tym okresie stalinowskim, kiedy ci żołnierze, weterani Armii Krajowej, a także 5. Pułku Strzelców Konnych, pułku, który wyruszył z Dębicy na wojnę obronną pod koniec sierpnia 1939 roku, aby walczyć w rejonie Woźnik na Śląsku. Ci żołnierze organizowali się w latach 70. przy parafii Świętej Jadwigi w Dębicy. I w wyniku tych spotkań koleżeńskich doszło do pierwszych upamiętnień w Dębicy w roku 1973, w 1974. To były upamiętnienia właśnie 5. Pułku Strzelców Konnych, tego przedwojennego. I w roku 1974 na cmentarzu parafialnym, bowiem wiemy, że w tym okresie w przestrzeni publicznej nie było możliwości upamiętnienia Armii Krajowej, więc na cmentarzu parafialnym w Dębicy upamiętniono żołnierzy 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej, a więc kontynuatorów walki 5. Pułku, którzy w okresie akcji Burza w ramach odtwarzania sił zbrojnych właśnie odtwarzali na ziemi dębickiej 5. Pułk Strzelców Konnych Armii Krajowej, na czele której to struktury stał ówczesny kapitan Ludwik Marszałek Wilk Zbroja. Kolejny taki etap upamiętnienia to jest okres lat 80., kiedy po pierwsze w roku 1984 udaje się tymakowcom, także zorganizowanym już wówczas, czy częściowo należącym do struktur z Bowidu, udaje się wznieść pomnik na Polanie Kałużówka w miejscu największej bitwy w Podokręgu Rzeszowskim stoczonej przez żołnierzy Armii Krajowej w okresie burzy. Tam upamiętniono poległych żołnierzy 2. Zgrupowania 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. I w latach 80. udaje się odnaleźć sztandar Rzeszowskiego Inspektoratu Armii Krajowej, szczególna relikwia, która od 2004 roku znajduje się w zbiorach Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Ten sztandar był ukrywany przez wiele lat przez siostry Klaryski w Starym Sączu i przekazały siostry ten sztandar biskupowi Tarnowskiemu, który przekazał go w ręce właścicieli pierwotnych, czyli żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Dębickiego, którzy za najlepsze przygotowanie do akcji Burza, za najlepsze wyszkolenie, a należy nadmienić, że
oficerem szkoleniowym w okresie w zasadzie całej niemieckiej okupacji na terenie obwodu ZWZ Kadębica był Ludwik Marszałek, pseudonim Wilk. Więc ci żołnierze zostali wyróżnieni sztandarem Rzeszowskiego Inspektoratu Armii Krajowej przez Łukasza Cieplińskiego Pługa, który ten sztandar wręczył żołnierzom Dębickiego Wodu Armii Krajowej 1 stycznia 1944 roku. Ten sztandar, już niesiony przez AK-owców, przez kombatantów, brał udział w roku 1990 w uroczystości nadania imienia szkole w Brzezinach. I to było w zasadzie chyba pierwsze takie bezpośrednie upamiętnienie osoby Ludwika Marszałka. Drugie upamiętnienie z inicjatywy także środowiska weteranów Armii Krajowej, kiedy w latach 90. jedna z ulic w Dębicy otrzymała imię Ludwika Marszałka. Natomiast kolejne lata to rok 2003, kiedy upamiętniony jest z kolei wieloletni komendant Dębickiego Obwodu ZWZ AK, major, dziś także podpułkownik Adam Lazarowicz Klamra, stracony w procesie, w egzekucji 4 Zarządu Głównego WiN-u 1 marca 1951 roku. I w Dębicy w 2013 roku, w 2003 roku, przepraszam, zniesiono taki symboliczny grób, pomnik Adama Lazarowicza. Było to pierwsze upamiętnienie tego rodzaju, taki symboliczny grób, bo jak wiemy, do dzisiaj nie udało się odnaleźć ani Adama Lazarowicza, ani Łukasza Cieplińskiego, ani pozostałych przywódców 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN straconych 1 marca 1951 roku. Rok 2013 to również bardzo istotny moment w tym dziele upamiętnienia w Dębicy i w regionie tych postaci, kiedy odsłonięto pomnik straconych na dębickim rynku żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. To była ostatnia publiczna egzekucja na działaczach podziemia niepodległościowego w Polsce, kiedy 10 lipca 1946 roku Urząd Bezpieczeństwa Publicznego powiesił na dębickim rynku trzech żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Jana Stewki Mściciela. I również z inicjatywy i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, miasta Dębicy, przy wsparciu ówczesnej Rady Ochrony Pamięci i Walki Męczeństwa udało się na dębickim rynku ten pomnik odsłonić. I rok 2020 to nadanie 16. Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, no tutaj przy wsparciu, zaangażowaniu pana profesora, kiedy udało się nadać tejże brygadzie imię podpułkownika Ludwika Marszałka Zbroi, a wcześniej w Dębicy odbyła się uroczystość wręczenia patentów pośmiertnych rodzinom straconych działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, straconych w listopadzie 1945 roku, a więc dokładnie 75 lat temu we Wrocławiu. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze powiedzieć, że Dębica była jednym chyba z pierwszych miast w kraju, które ten dzień 1 marca w sposób szczególny upamiętniało jeszcze przed wprowadzeniem w roku 2011 oficjalnego święta, jakim jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bowiem msze święte i takie wspomnienia cykliczne odbywały się w zasadzie wiele lat wcześniej, bowiem musimy mieć świadomość, że ci działacze 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość to byli w całości żołnierze wcześniejszej Armii Krajowej spod okręgu rzeszowskiego. Natomiast jeśli mówimy o strukturach dolnośląskich Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, to w większości również te struktury tworzyli działacze z Rzeszowszczyzny, a myślę około 40, jeśli nie 50% to byli żołnierze Armii Krajowej Dębickiego Obwodu ZWZ AK. I kwestia upamiętnienia, o której pan redaktor pyta. W roku 2022 z inicjatywy środowiska mieleckiego, Stowarzyszenia Historia Pamięć, dziś Fundacji Non Notus z Mielca, udało się w Mielcu odsłonić pomnik żołnierzy wyklętych.
Ja wówczas tak sygnalizowałem nieśmiało, że wśród tych postaci, które tam pojawiły się na tym pomniku, należałoby wspomnieć osobę Ludwika Marszałka, który tworzył struktury WiN-u jako szef rejonu WiN Mielec. I myślę, że w Mielcu ta postać powinna być również doceniona i upamiętniona. Wówczas ta koncepcja już była zamknięta, dlatego pan Romuald Rzeszutek już po tej uroczystości wyszedł z taką propozycją wspólnie z panem Jerzym Szmidem, zresztą spokrewnionym z Józefem Szmidem Rączym, też działaczem czwartego zarządu WiN-u. Panowie wyszli z propozycją, aby w Dębicy upamiętnić Ludwika Marszałka Zbroję. I w takiej wspólnej dyskusji uznaliśmy, że osoba Ludwika Marszałka jako taka postać naczelna, biorąc pod uwagę jego kierownictwo, jego komendę w okresie przedburzowym, jego wyszkolenie tych struktur akowskich przez cały okres okupacji, należy tutaj podkreślić w tym upamiętnieniu. Natomiast chcielibyśmy, aby ten pomnik również upamiętniał straconych działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z przedwojennego powiatu dębickiego, dziś jest to obszar powiatu dębickiego i Robczycko-Sędziszowskiego, więc na tym pomniku, który wierzę i mam nadzieję, że uda się odsłonić w roku 75. rocznicy stracenia Ludwika Marszałka, Jana Klamuta, Władysława Ciska i Stanisława Dydo, że ten pomnik uda się odsłonić w tym roku. Natomiast chciałbym, i taka jest nasza też intencja, żebyśmy na tym pomniku wspomnieli także wszystkich zamordowanych działaczy winowskich, a wcześniej żołnierzy Armii Krajowej Dębickiego Obwodu. Andrzej Kołakowski, poeta, bard, pieśniarz, pedagog, śpiewa i napisał piękny tekst, mówiąc, że nam nie wolno zawrócić i na pewno dojdziemy, byle pamięć od śmierci uchronić. I myślę, że taka jest też rola samorządu, w tym samorządu miasta Dębice, aby bohaterów przypominać, upamiętniać i honorować w odpowiedni sposób. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy tutaj wokół książki pana profesora Tomasza Balbusa w składzie. Profesor Filip Musiał, pan Maciej Małozięć, zastępca burmistrza miasta Dębica, pan profesor Tadeusz Wolsza, no i autor książki, profesor Tomasz Balbus. Bardzo dziękuję Państwu i zapraszam już w ostatnią środę marca na kolejne rozmowy o książkach pełnych historii.